Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Sieroń i witam na webinarze Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Spotkanie jest kolejnym z cyklu krakowskich w Strefie Designu, a krakowskich dlatego, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest grafika, plastyka i edukacja medialna dzieci w kontekście jej współczesnych wyzwań. Razem z dr Anną Treską-Siwoń będziemy szukać odpowiedzi na to, jak edukuje się plastycznie dzieci, a właściwie jak nie edukuje się plastycznie w szkołach. Oraz prześledzimy, jak ta edukacja wyglądała, wygląda i wyglądać powinna. A dlaczego akurat z Anną? Anna jest absolwentką Instytutu Sztuki, obecnie Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się grafiką cyfrową od 1998 roku. Pełniła również role kierownicze i dyrektorskie. Współpracowała z wieloma markami, w tym z PWN, z PZU, z Słoniem Torbalskim, czy też wydawnictwem AGH. Od 2011 roku projektuje jako freelancerka i uczy projektowania graficznego. Witam również wszystkie osoby, które oglądają nas online i jednocześnie bardzo zapraszam do zadawania pytań. Przez cały webinar obok okienka z wideo znajduje się okno czatu, gdzie mogą Państwo dyskutować, a także zadawać pytania, które będę w trakcie rozmowy przekazywać naszej gościni. I żeby już tutaj dłużej nie przedłużać tych oficjalnych wstępów, szybko wskakuję do naszego spotkania. I zadam Ci, Aniu, na początku takie zaczepne pytanie. Powiedz mi proszę, jaka jest rola plastyki w edukacji szkolnej i pozaszkolnej? Dzień dobry, witam wszystkich. Pytanie jest bardzo zaczepne. No więc jaka jest? Trudno znaleźć coś pozytywnego w obecnej sytuacji. Możemy porozmawiać, jaka powinna być, czym mogłaby być, jaki ma potencjał. Ale kiedy spojrzymy historycznie, co robiłam też w ramach prac nad doktoratem, przygotowując do niego, nie wszystko jest w mojej książce, ale no, wychodzi tak na to, że plastyka bardzo często w szkołach pełniła narzędzie propagandy. Bardzo chętnie korzystają z niej wszelkie reżimy, żeby swoje treści pakować. Ja pamiętam z moich młodych lat rysowanie milicjanta przeprowadzającego dzieci przez ulicę i tego typu tematy. I to jest jakby taka pierwsza warstwa tego tematu, ale druga warstwa jest taka, że to, czym plastyka jest, definiuje bardzo często nauczyciel, więc oczywiście jest masa na pewno nauczycieli zaangażowanych, którzy robią to dobrze i umiejętnie, a na pewno z dobrymi chęciami, ale też bardzo często jest to przedmiot wciśnięty w obowiązki nauczyciela innego przedmiotu, który kompletnie nie jest do tego przygotowany. I codzienność, zwłaszcza w małych szkołach wiejskich, jest taka, że tam nie ma nauczyciela plastyki, nie ma kogoś, kto jest przygotowany w ogóle do tego merytorycznie. Ewentualnie są jakieś kursy, o których może lepiej nie wspominajmy. I to jest taki zapychacz. Plus jest taki, że to jest czas, kiedy dzieciaki mogą sobie pogadać między sobą, odrobić zadania na matematykę, jeśli nie ma jakiegoś reżimu. No ale plastyka może być też narzędziem przemocy symbolicznej, narzędziem terroru. No, nauczyciel, który nie jest przygotowany i który w jakiś sposób omówi czy skrytykuje w sposób niekompetentny pracę ucznia, może mu na lata zrobić krzywdę. Tak, no, a ja jestem tego być? Przykładem. No właśnie. Czym mogłaby być? Możemy popatrzeć w innych krajach. Tam w zasadzie no, nie używa się określenia plastyka oczywiście. To też w mojej książce mogą Państwo znaleźć dokładny opis, dlaczego nasze lekcje również tak się nie powinny nazywać, że to właściwie jest błąd i to popełniony nie przez artystów, projektantów, a przez nauczycieli innych języków. Mamy na zachodzie przedmioty art and design albo sam design, czyli projektowanie. Ja jestem zwolenniczką rozdziału, bo jakby cele uczenia sztuki, cele uczenia projektowania są jednak moim zdaniem odrębne. Są oczywiście momenty, kiedy się zazębiają,
ale projektowanie mieści się obecnie w dziedzinie sztuki plastycznej i konserwacji dzieł sztuki, jak nazywa się nasza dziedzina, ale gdybyśmy mieli jakoś pookreślać te różne składowe, powiedziałabym, że projektowanie jest taką matematyką sztuk plastycznych. Czyli tam jest bardzo dużo rzeczy konkretnych, które można dowieść, nie służy wyrażaniu siebie, ma swoje prawidła. Może one nie są takie ścisłe jak prawidła matematyczne, ale jednak istnieją, przynajmniej w takiej podstawowej formie, z którą potem możemy eksperymentować, możemy przejść do designu spekulatywnego, możemy dojść do sztuki, ale no, podstawa jest podstawą i tego nie uczymy zupełnie. Czyli podsumowując, postulujesz, żebyśmy wszystkich uczyli projektowania, a niekoniecznie malowania obrazów a la Witkacy na przykład. Pomalujmy też i zróbmy zajęcia ze sztuki. Niech tam odbywają się takie rzeczy. Bardzo takie aktywizujące, pozwalające na ekspresję, pokazujące w jaki sposób działania wizualne, ale szeroko pojęte, bo nie mówmy tylko o akwarelkach, o farbkach, tylko spójrzmy na działania w komputerze. Młodzież teraz, dzieciaki, wszyscy mają sprzęt i tutaj to jeszcze w ogóle nie jesteśmy przygotowani do takich działań, bo nawet jeśli pojawia się jakieś rysowanie na lekcjach informatyki w komputerze i jeszcze w związku ze sztuczną inteligencją, która zyskała tak ogromną popularność teraz, dzieciaki do tej generatywnej też mają dostęp, no to rodzi się potrzeba w ogóle przeformułowania takich zajęć. Ale wydaje mi się, że podstawowe umiejętności obsługi takich darmowych jakichś edytorów grafiki służących do malowania jest szeroko dostępna, taka podstawowa umiejętność. I że to nauczyciele też mogliby robić, to się nie powinno odbywać na informatyce, tylko powinna być lekcja sztuki, gdzie działamy ekspresyjnie. Z obrazem statycznym, z obrazem dynamicznym, bo dzieciaki w tej chwili, jak pójdziemy na osiedle, to dziewczyny stoją i nagrywają jakieś mikro swoje własne teledyski, więc na pewno przy takim przeformułowaniu, dostosowaniu się do współczesnych mediów, do technik, które teraz są normą dla tych dzieciaków, plastyka przestałaby być takim Michałkiem i zapychaczem. To byłaby lekcja, na którą leciałyby z przyjemnością dzieci. Mnie w ogóle interesuje to, jak funkcjonuje nauka projektowania w szkołach, zwłaszcza, że ty stawiasz tezę w swojej książce, że ta edukacja właśnie designerska nie uodparnia dzieci na manipulacje graficzne. Czyli co moglibyśmy zrobić, żeby takich kompetencji młodych ludzi nauczyć? To właśnie powinno się odbywać na lekcjach projektowania. I sama nauka, jak konstruować przekaz, jak ustawić hierarchię ważności elementów, hierarchię czytelności, jak zadziałać kolorem, żeby zwrócić uwagę, to byłoby świetny pretekst do porozmawiania na temat reklam, gazetek reklamowych, reklam filmowych, ale także sposobów, jakie oddziałują na nas social media, tak? Dlaczego ta czerwona kropka jest taka drażniąca, dlaczego my musimy wejść i sprawdzić, w jaki sposób budują się nasze uzależnienia od tego, jak jesteśmy manipulowani. Bardzo ważnym elementem, który powinien odbywać się w jakiejś koordynacji z lekcjami matematyki, jest umiejętność odczytywania wizualizacji danych liczbowych. Tutaj jest bardzo szerokie pole do manipulacji. Studenci, z którymi to przerabiam na naszej grafice reklamowej i edytorskiej, czy obecnie teraz projektowanie graficzne, ścieżka się nazywa, oni dopiero odkrywają, jak wiele manipulacji wizualnych ich otacza właśnie za pomocą wykresu. Bo to jest, stawiamy tezę. Ja tam w książce podawałam przykład, myślę, że on ciągle jest jakoś aktualny. Nauczyciele zarabiają coraz więcej. Do tego jest, proszę, jakiś profesjonalny wykres słupkowy, widzimy, nie? Tylko jeżeli człowiek jest przeszkolony i spojrzy na ten wykres, to widzi, że słupek jest odcięty, nie jest od zera. Czyli mamy już zakłamanie. Jeżeli przyjrzymy się dalej, dojrzymy, że te czubki, które są pokazane, które nam tak przez to pięknie rosną, to tylko tam dwa pierwsze to jest jakiś aktualny czas, a pozostałe to jest jakaś
nadzieja na przyszłość, ponieważ daty są z przyszłości, a nie aktualne. I to są sposoby, w jakim różne siły polityczne też szczują nas przeciwko sobie, w jaki sposób działają. No bo pamiętamy, jak co się działo, kiedy nauczyciele strajkowali, starając się o podwyżki, jakie było podejście. No ale to też dzięki właśnie takim rzeczom. Więc z jednej strony na manipulację za pomocą obrazu, za pomocą informacji wizualnej. I to wymaga troszeczkę więcej wysiłku, bo też wymaga rozumienia matematyki troszkę, takich podstaw, że kołowy wykres to do zera, musi się, do 100% musi się zejść, że słupek musi zacząć się od zera. No ale też właśnie w jaki sposób psychologicznie na nas kolory oddziałują. I to jakkolwiek drętwo by brzmiało w tej chwili, to można zrobić w atrakcyjnej formie dla dzieci. A dzieciaki, jeżeli chodzi o hierarchię czytelności, jeżeli chodzi o takie działania, one i tak te działania same podejmują i same z tym eksperymentują. Organizują, nie wiem, wybory w szkole i robią sobie plakaty i szukają sposobów, żeby reklamą oddziaływać. Więc odżegnywanie się od tej reklamy jako od rzeczy komercyjnej, odcinanie się od tego jest kompletnym błędem, bo to i tak nas otacza i otaczać w jakiejś formie będzie. Nie jest nic złego w samej reklamie jako takiej. Ja tak sobie myślę, że lata 90. to była też taka dobra przestrzeń właśnie do tej manipulacji graficznej, bo pamiętam, że początek kapitalizmu to była duża szyldoza wszędzie, właśnie ta graficzna taka manipulacja mówiąca nam, że to wszystko jest ładne i dzięki temu zauważymy, że tutaj jest szewc, a tutaj dorabianie kluczy, a kawałek dalej sklep spożywczy. I ja się bardzo cieszę, że mieszkamy w Krakowie, bo dzięki naszej ustawie krajobrazowej tych szyldów już nie musimy oglądać. Tylko tak, teraz nie jest pytanie. Atakują nas. One gdzieś są dokładnie dyskretne, ale to był po prostu zmasowany atak w wielu miejscach. I faktycznie to jest też ciekawe dla projektanta, że no okej, mam kolejne zlecenie, mogę zrobić kolejny szyld, tylko tyle, że no to jest trochę nieuczciwe wobec klienta, bo jeżeli tak jak koło Krakowi była po prostu cała przestrzeń założona, że to nie ma szans tego przeczytać. Tak samo jak taka masa banerów, reklam, która stała na drodze do Zakopanego. No, przecież bez szans, żeby ktoś to przeczytał. Człowiek, który ma tam swoją firmę i tam się reklamuje, po prostu wyrzuca pieniądze w błoto. Z jednej strony nam to psuje jakby nasz dobrostan, zaburza nas ten szum informacyjny, ten szum wizualny, zaburza nasze dobre samopoczucie. To jeszcze nikomu nie pomaga, nikomu. Właśnie dla mnie to jest taki przykład, dlaczego to projektowanie w szkole jest istotne i dlaczego plastyka nas tego nie nauczyła, bo wszyscy myśleliśmy, że tak musi być. Kolorowe że to jest... ładniej, prawda? Tak, dokładnie, że ładne. Podobnie jest z estetyką i pasteloza, która nas atakuje w miastach i wszystkie osiedla, które mają takie przepiękne kolory. Też jest przykładem właśnie tego, że tej edukacji takiej designerskiej, projektowej w szkołach brakuje. Ty już zaczęłaś też mówić o tym, że nie edukujemy dzieci medialnie, bo wszystkie same sobie robią filmiki na TikToka czy na Instagrama. A czy widzisz jakiś tutaj promyczek nadziei, że coś się zmienia we współczesnym świecie? W współczesnym świecie czy w naszej szkole? Możemy to zawęzić do naszej szkoły. Zostawmy tutaj już świat trochę w spokoju. No, w naszej szkole jest źle, jest gorzej. To znaczy tak, jeśli chodzi o naszą szkołę, to ja zaczęłam analizy przed reformą podręczników i tego, jak dzieci uczymy tej plastyki, ale kontynuowałam już po. I odkryłam, że wiele podręczników, pomimo nowej podstawy programowej, która jest bardzo górnolotna, piękno, prawda i droga do szczęścia, podręczniki są generalnie te same bardzo często. Jest tylko przebita pieczątka, że zgodne z tą i tą ustawą. Jest to problem ogromny, bo tam projektowaniu graficznemu poświęcone jest po kilka stron często. Jeszcze przykłady są źle dobrane. Wprowadza się jakąś nową mowę, no bo
kto z projektantów, z ludzi z branży słyszał o znaku plastycznym? No to już jest jakieś wariactwo. Nie ma, no, zostało wymyślone na potrzeby edukacji szkolnej, ale po co? Skoro jest znak graficzny i wszyscy tak mówią o znakach graficznych. Do tego te znaki, które są dobierane jako przykłady, są wybierane nieadekwatnie, bo obok znaków takich, które są dobrze skonstruowane, czytelne w pomniejszeniach, spełniają wszystkie wymogi, jakie logotyp spełniać powinien, jakiś znak dobry powinien spełniać, dorzucone są jakieś takie, nie wiem, może znajomy zrobił, albo, no nie wiem na jakiej zasadzie, bo znaki, które są nieczytelne, niezrozumiałe, nie znoszą pomniejszenia, mają nieodpowiednio dobraną kolorystykę, która będzie źle wyglądać na, nie wiem, chociażby różnych tłach, albo jest słabo widoczna, albo źle znosi powielanie, no. To tak wygląda. I jeśli chodzi o dalsze losy, to no, bardzo źle to wygląda, bo też tak jak pisałam w książce, to żeby zrobić dobre lekcje, już niech będzie tej plastyki, chociaż nazwę wolałabym inną, to po pierwsze musimy wykształcić nauczycieli, musimy przygotować nauczycieli i dać im materiały, z którymi będą mogli pracować dobrze. A tutaj nie następuje żaden progres. Uczelnia, którą ja kończyłam, nazywała się kiedyś pedagogiczna, teraz ta nazwa została, ta cząstka została odrzucona. Właśnie teraz świeżutko zmienili nazwę, od przedwczoraj. Teraz jest... Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Tak jest, właśnie. Mieli chwili krakowskie, ale jest tak. No i dlaczego odrzucili pedagogiczną? Jeśli chodzi o mój Instytut Sztuki, który kończyłam i Wydział Sztuki, to są studia artystyczne, ale nie ma skupienia na pedagogice, na dydaktyce. I to jest coś, czego uczy się coraz mniej. Dzieci wysyłamy do psychologów, zajmują się nimi psycholodzy, ale bardzo rzadko pedagodzy. I ten odwrót widać też w edukacji nauczycielskiej, edukacji nauczycieli. Cały system jest troszeczkę skopany. Wiele krajów to rozwiązuje w inne sposoby, na przykład... No szczytem w Austrii, gdzie w ogóle tytuł magistra, nauczyciela jest inaczej lekko brzmi niż magister, który nie jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczycielskim. Ale na przykład byłam na uniwersytecie w Norwegii, gdzie właśnie prowadzone są studia nauczycielskie i tam zasadą jest, że oni są przygotowani na to, że ten nauczyciel może wylądować w małym ośrodku, w malutkiej szkole i będzie musiał prowadzić kilka przedmiotów. Więc przygotowywani są do uczenia kilku bloków. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie przygotować nauczyciela, żeby uczył jednocześnie matematyki, geografii i plastyki. To jest osiągalne. Dajmy mu tylko wybór może między muzyką a plastyką, bo może w plastyce akurat czuje się gorzej albo, no nie wiem, dysfunkcję wzroku, a za to z muzyką poradzi sobie doskonale. Ale jest to jak najbardziej realne i możliwe i do zrobienia, żeby uczyć w ten sposób. Tylko musielibyśmy się... Pierwszą rzecz, którą powinniśmy zrobić, to zacząć edukację nauczycieli, prowadzić w taki sposób, żeby uwzględniała, że to nie są w przypadku studiów artystycznych akademia bis, studia jakieś, tylko to są studia nauczycielskie i ktoś decyduje się na to, że będzie nauczycielem, idąc na te studia. No i właśnie chyba z kilku powinny być przedmiotów z dużym naciskiem na metodykę nauczania. Z jednej strony edukacja nauczycieli, ale z drugiej strony mamy też coś, czemu poświęciłaś dosyć duży ustęp w swojej książce, czyli podstawę programową. Jakbyś teraz mogła magiczną różdżką zamachać, to jaka byłaby dla ciebie ta idealna podstawa programowa? Zbudowałabym ją na podstawie tak z jednej strony takich pojęć, którymi my się posługujemy w zawodzie. Projektowanie graficzne, grafika informacyjna jako super ważna. W tych pojęciach zadania, które dzieciaki by robiły, w tym analizie rzeczy, które już są, na przykład miałyby przynieść do szkoły, wyobrażam sobie, gazetki szkolne. Więc w tym byłaby analiza i zajmowanie się typografią, kompozycją, kolorem. Równolegle te same pojęcia oczywiście na sztuce, na tym drugim przedmiocie wymarzonym moim, też by były, tylko tam działaliby inaczej troszeczkę tymi rzeczami. Tak, żeby wyrażać siebie, a tu żeby zastanawiać się, jak przekazać treści. Bardzo ważną rzeczą, która powinna się znaleźć w tej podstawie programowej, powinno być kształcenie w zakresie
przekładania komunikacji werbalnej na komunikację wizualną i w drugą stronę. Bo to też pomoże budować empatię i zrozumieć, że obraz jest bardzo względny i różnie odbieramy takie rzeczy. Nawet tutaj żeśmy chwilkę rozmawiały o znaczeniach ewakuacyjnych przed tym spotkaniem, to, więc nawet te takie oznaczenia ewakuacyjne, zielony ludzik biegnący, biały ludzik na zielonym tle biegnący oraz miejsca zbiórki, które są przebadane, dopracowywane, objęte normami ISO i tak dalej, to jest tylko procent ludzi, którzy rozumieją je właściwie. Zawsze pozostaną ludzie, którzy zrozumieją je w ogóle opacznie i zaczną biec w drugą stronę w sytuacji zagrożenia. Tak po prostu jest, tak jest z obrazem. Dotyczy to też wszelkich ikon, znaczków, które tak teraz strasznie kochamy. A powinniśmy zdawać sobie sprawę, że no ikona to jest coś bardzo mocno kulturowo uwarunkowane. I mamy takie ikony, które doskonale rozumiemy, ale takie, które wprowadzamy nowe, to jest coś, to jest nowy język, którego trzeba się uczyć. Z grafiki informacyjnej dodałabym też kwestię budowania schematów, planów, map, czytania ich. Dzieciaki, które chodzą z Googlem, które mówi skręć w lewo, skręć w lewo, tracą troszeczkę na trenowaniu orientacji przestrzennej. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że to często są jedynaki wożone autem pod szkołę i ze szkoły, to widzimy, jaki jest ogromny problem. Wypuśćmy je potem na miasto z mapą, co się wydarzy. Więc ta nauka projektowania w mojej wizji byłaby dosyć szeroka. Ale tylko dzięki temu pokazywalibyśmy dzieciom, po co ich tego uczymy, jak mi się to przydaje. No i jeszcze z grafiki informacyjnej oczywiście, ja wiem, że to jest mój konik, ale no to jest grafika informacyjna jest taką częścią projektowania graficznego, komunikacji wizualnej, do której trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia co do komercyjności. Ona jest też... projektujemy to na zlecenia, też zarabiamy na tym, też, ale jest to rzecz, przynajmniej do której nikt tu nie ma zastrzeżeń, że jest absolutnie potrzebna. A ciągle jest bardzo dużo do zrobienia w naszych miastach, w naszych przestrzeniach. Bardzo dużo. No i rzeczą, którą bardzo trudno będzie przeprowadzić, jeżeli dojdzie nawet do takich zmian, a która była bardzo ważna, to uczenie właśnie tego, że patrzymy różnie, różnie odbieramy. Czyli jeżeli zapytamy kogoś, żeby opisał swoją drogę do szkoły, to on powie, koło tego dużego drzewa skręcam w lewo i tam jest taki płotek, to tam jest zawsze taki kotek, a coś tam. A drugie dziecko zapytamy, dziecko powie, że skręcam koło tej reklamy. I to będzie ta sama droga. Oni inne punkty orientacyjne mają, więc wymiana takich rzeczy między nimi już pokaże im, jak różnie postrzegają świat, jak różne rzeczy zauważają. Plus w tym całym kursie powinny się znaleźć takie elementy podstaw projektowania na siatkach, które będą po prostu im potrzebne, bo prezentacje dzieciaki robią na prawie każdy przedmiot i będą robić. W większości zawodów potem też w jakimś tam, no może nie większości, ale w wielu zawodach będzie im to przydatne. Może będą chcieli zaprojektować, nie wiem, zaproszenia albo cokolwiek, albo wylądują na funkcji kierowniczej i będą musieli akceptować, co jakiś designer zrobił. Więc no, powinni z grubsza wiedzieć, jakie są reguły naszego czytania, jak są zależne od kultury, góra, dół, prawo, lewo, lewo, prawo, większe, mniejsze, kolor, jak oddziałuje. Do tego właśnie symbolika kolorów, ale szeroko pojęta. I jeśli chodzi o historię projektowania, posłużyłabym się jedynie przykładami pokazującymi, jak manipulowano ludźmi za pomocą obrazu. Jak za pomocą odpowiedniego skadrowania zdjęcia można zmanipulować przekaz i zupełnie inaczej odbierzemy sytuację na zdjęciu. Bo takie rzeczy się dzieją, prawda? Ja już nie mówię, że ktoś da zdjęcie inne sprzed roku, żeby pokazać, że coś się dzieje teraz, no bo to też rzeczy, które się zdarzają, ale to no, jakby nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że autentyczne zdjęcie danej sceny można przykadrować tak, żeby zupełnie co innego przekazywało. Więc trzeba dzieciaki uczulić na to. Podoba mi się Twój świat, który mi tutaj odmalowałaś i wydaje mi się, że naszej publiczności, która nas słucha również, bo mamy dwa pytania, podejrzewam od Pana,
który podpisuje się pseudonimem GGG. I pan pyta, co może zrobić jako dobry wujek dla swojej 5-letniej chrześnicy, aby wspomóc i zachęcić ją do rozwoju w kierunku artystycznym. W kierunku artystycznym. To jest troszkę chyba prościej niż projektowo. Oczywiście zależy od dzieciaka, ale przede wszystkim trzeba zobaczyć, jakie media ją interesują. Czy jest to bardziej właśnie coś animowanego, film, ruszający się obraz, czy statyczny. Na pewno jest mnóstwo publikacji, które pomogą rozwijać artystyczną kreatywność. Projektowych jest gorzej, jak wyszło mi przy szukaniu, ale tutaj mogę polecić. Jest takie tłumaczenie świetne i to dla pięciolatki można już, myślę, zacząć robić tego typu rzeczy. Najczęściej dobre książki z takiego zakresu wydaje albo Dwie Siostry, albo Boże, jak się nazywają? Oni takie zeszyty ogromne, takie całe ćwiczeniówkowe też wydają. Warszawskie wydawnictwo. W każdym razie materiały dobre. Proszę, jeżeli dziecko chcemy zachęcić do działania tradycyjnego na papierze, to przede wszystkim zachęcam do kupna normalnego pędzelka i przyzwoitych akwarelek, bo te, które sprzedaje się jako odpowiednie dla dzieci, nie są odpowiednie dla dzieci. Te twarde guziki, które nie dają w ogóle koloru, to jest coś, co tylko może sfrustrować, więc musi być narzędzie dobre. Akwarelki jakieś, czy karmańskiego, czy jakieś takie miękkie, które faktycznie dadzą możliwość eksperymentowania z kolorem. Fajny papier, dobry pędzel, który odzyskuje kształt po tym, jak nim przemalujemy, musi być specjalny, żeby potem wracał do formy. I malować. To z jednej strony. Pan tu jeszcze dopytuje, czy może znasz jakieś ciekawe techniki, które wspomagają rozwój kreatywnego dziecka w czasach, gdy to skupienie jest w stanie krytycznym, bo różne media właśnie wizualne oddziałują na dzieciaki. Ja myślę, że kolaż jest fantastyczny. Kolaż plus podjęcie zabawy z dorosłym, bo danie dzieciom materiałów i zostawienie samych to nie jest do końca dobra idea. Dzieciaki cieszą się najbardziej, kiedy mają tą interakcję. Niektóre potem pójdą i zabiorą się, bo chcą same popracować, ale pięciolatka myślę, że bardzo chętnie popracuje. I na przykład proponowałabym tak, jeżeli chodzi o rysowanie, to zabawę dadaistów. Zaczynamy coś rysować, zaginamy, dziecko kontynuuje. Zaginamy, dziecko kontynuuje kolejnymi liniami. To jest takie coś, co i dorośli się bawią, i studenci też często jeszcze robią takie rzeczy dla rozrywki, bo daje to bardzo ciekawe efekty. Ale jeśli chodzi o takie działania większe, to świetnie jest użyć kolażu w sposób taki kreatywny, krytyczny. Spróbować opowiedzieć o dzisiejszym spacerze za pomocą kolażu, wziąć te magazyny, które darmowe tam gdzieś też są porozkładane, użyć ksera, plus takich dodatkowych technik, które mamy dostępne w domu, jak na przykład przykładanie kartki do szyby, która jest, czy do jakiejś powierzchni, rysowanie tak, żeby budowały się struktury. Tak, żeby dziecko musi czuć efekt swojej pracy, musi mieć możliwość jej domknięcia. Więc absolutnie żadnych rzeczy typu kopiowanie obrazka, czy doprecyzowanie pejzażu, tylko swoboda twórcza. A kolaż jest świetną techniką taką, dającą szybkie efekty. Tutaj te pytania, które padły z naszej publiczności i twoja odpowiedź a propos tej podstawy programowej, tak mnie naprowadziła na takie pytanie, co jest właściwie takiego trudnego w tej edukacji wizualnej, że wciąż ona nie potrafi właśnie zaistnieć, czy to w domu, czy na zajęciach szkolnych? No najtrudniejsze jest sprawą tutaj ładne, brzydkie i mój gust. No to jest największy problem. Dopóki nie mamy dystansu do tego, że świadomości, że ten gust jest ściśle związany z
ze środowiska, w którym wyrośliśmy, ze środowiska, do którego potem dołączyliśmy, procesu naszej edukacji oraz do tego przede wszystkim chyba, do czego aspirujemy. Jeżeli tego nie oddzielimy i będziemy używać ładne, brzydkie, no to będzie tak, że genialną pracę, którą zrobił uczeń, nauczyciel spojrzy, nie mieści się to w jego habitusie, w jego smaku, w jego guście i on powie brzydkie i krzywda na całe życie. No tak to wygląda. Dlatego projektowanie jest dużo bezpieczniejsze przy tych normach i zasadach, które tam są. Nawet przy założeniu, że ktoś ten gust gdzieś ma silny, to zawsze możemy powiedzieć, że jakieś zasady są, że dobrze tutaj poleciała kompozycja. To są rzeczy, które widać, które można sprawdzić. A edukowanie tak, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że ludzie mają różny gust i że nie ma, że coś jest ładne czy brzydkie, że estetyki są różne, że nie istnieje jedna, to jest ogromne zadanie i chociażby te ćwiczenia, o których wspomniałam, ćwiczenia jak przekładać komunikację werbalną na wizualną, one już pomogą troszkę budować empatię, ale też uczenie, pokazywanie dzieciom i dyskutowanie przykładów sztuki różnej z tłumaczeniem, jak ona oddziaływała i jakie były jej środki wyrazu, ale różnej, a nie tylko europejskiej, tak? No, chociażby kwestia kolorystyki. Jest ten taki wiek, kiedy dzieci, jeśli chodzi o kolory, się tak bardzo określają stanowczo, to wszystko jest takie, musi być spokojne, jakieś beże i lila, chłopcy czarne ewentualnie. Więc pokazanie wtedy 3D obrazków no jest wydarzeniem. Ale kwestia tego, jak o tym opowiadać, w jaki sposób z dzieciakami pracować, żeby one sobie zdawały sprawę, że też w różnych kulturach to funkcjonuje różnie. Nie wiem, może należałoby rozważyć też właśnie eksperymenty z przebierankami, ze scenografią, z budowaniem nastroju w sali poprzez zmianę kolorystyki. To już wiemy, jak tego designu i tej estetyki uczyć dzieci, pewnie też przez całą zarówno szkołę podstawową, jak i licealną. A jak w takim razie uczyć studentów, którzy wyrośli na gruncie obecnej podstawy programowej i coraz częściej trafiają do nas, w nasze ręce? Tak. To może ja tak historycznie opowiem. Kiedy w pierwszym roku uruchomiliśmy, w 2014 te studia, to na takim pierwszym wprowadzającym kursie komunikacji wizualnej na pierwszym roku były zaplanowane różne ambitne działania. No i okazało się, że myśmy przecenili to, czego studenci nasi mogli nauczyć się wcześniej, a to była jeszcze poprzednia podstawa programowa, to nie ma dużej różnicy moim zdaniem. I to, ile jest tych lekcji, też nie ma dużej różnicy. Chociaż Springer tam zaznaczał, że u nas jest za mało, ale zrobić więcej takich samych lekcji, jak teraz robimy, to kompletnie nie ma sensu też. To nic nie wnosi. Więc przyznam, że musieliśmy przejść do podstaw. W kolejnym roku bardzo mocno zmodyfikować program. Musieliśmy zacząć pracować inaczej ze studentami, bo okazało się, że te braki, brak rozumienia, czym jest komunikacja wizualna, brak w ogóle dostrzegania jej, widzenia, gdzie ona jest, jest ogromny. Więc prowadziliśmy na przykład dla tych pierwszych roczników spacery po mieście, gdzie mieli notować, dostawali po kawałku ulicy, mieli notować wszelkie przejawy komunikacji wizualnej, takiej zaprojektowanej. No bo też jakby szerzej można też podejść do komunikacji wizualnej, że kamienica wyremontowana czy kamienica podniszczona też niesie ze sobą ładunek, komunikat jakiś. No ale rozmawialiśmy o rzeczach zaprojektowanych i oni dopiero zauważali, że o dobra, tu jest oznaczenie toalety koło dworca, a tutaj proszę jest menu do kupowania biletów zupełnie niezrozumiałe, a nie tylko reklama. Nie tylko reklama, nie tylko szyld, tylko że ta komunikacja wizualna otacza nas zewsząd. Dla zrobienia wygodnie ćwiczeń takich
szybkich i sprawnych z zakresu komunikacji wizualnej, trzeba odciąć całą nadbudowę, zrobić takie ćwiczenia, które są zupełnie podstawowe z nimi. Te rzeczy, które tak naprawdę powinny być zrobione wcześniej, na etapie moim zdaniem szkoły podstawowej, wczesnej, spokojnie jest to do zrobienia. Jakieś pieczątki z ziemniaka, którymi robimy różne kompozycje. Myśmy robili pieczątki z ziemniaka też, tak. Tak bywało. Dopiero po przerobieniu takich podstaw, po rozglądaniu się naokoło, po nauczeniu patrzenia na komunikację wizualną, dostrzegania jej, dopiero można przejść do takich ćwiczeń, których studenci oczekiwali, czyli zaprojektować sobie jakąś pierwszą wizytówkę czy ex libris. Wprowadzając te podstawy, rzeczywiście potem możemy z tymi studentami, tak jak ja obserwuję, coraz lepiej się komunikować też już właśnie w takiej płaszczyźnie znaków graficznych. Natomiast ja mam cały czas takie wrażenie, zresztą ty też w swojej książce się do tego odwołujesz, że uczenie o designie i w ogóle wypracowywanie umiejętności estetycznych jest w dużej mierze elitarne. Ja zastanawiam się, dlaczego, skoro świat jest jednym wielkim wizualnym bodźcem, a jego tajniki są dostępne tylko dla wybranych. Tu wracamy znowu do tego brzydkie, ładne i do gustów. Problem jest w tym, że jeżeli pokażemy jako przykłady dobrego projektowania wyłącznie elitarne rzeczy. I ta elitarność może polegać w przypadku grafiki po prostu na projektach, które rządzą się bardziej zaawansowanymi prawami, jakimś kodem, który dostępny jest dopiero po dłuższym studiowaniu, dłuższej analizie. Pytanie jest o to, czy ten kod to jest coś, co powinniśmy wdrażać od razu. I czy on jest nam tak strasznie potrzebna, jego znajomość. Dlatego, że komunikacja wizualna ma być egalitarna, tak? Czyli ma docierać szeroko. Czyli musimy wziąć pod uwagę różny poziom edukacji ludzi i różne zasady. Pewne rzeczy pozostaną pierwsze. Większe przeczytamy pierwsze. Czerwony kolor nas zaczepi, pewne kontrasty jak żółty z granatem zadziałają najmocniej. Posługując się tymi rzeczami, porządkując je tylko lekko, dlatego na tej komunikacji wizualnej my nie wprowadzamy jakichś, nie wiem, zaawansowanych rzeczy jeszcze z zakresu budowania super skomplikowanych siatek, a tylko, nie wiem, margines, jakieś takie podstawowe rzeczy, żeby po prostu łatwiej było to ustawiać. Jesteśmy w stanie dotrzeć, budując w taki prosty sposób, przekazem do każdego, czyli projektujemy sobie taki, powiedzmy, że uczeń będzie startował, już wspomniałam, do samorządu szkolnego i będzie sobie robił plakaty swojej kampanii, to zaprojektuje je tak, że będą w stanie dotrzeć do szerszego grona. Po co te całe etapy wtajemniczenia? No, projektanci próbują chyba budować cały czas zbudować szacunek dla swojego zawodu. To cały czas nam nie wychodzi, nie ząb. Jeżeli chodzi o projektantów graficznych, wzornicy są w troszeczkę lepszej sytuacji, ale oni też często nas nie szanują. I jeśli chodzi o projektantów grafiki i o to, w jaki sposób ta elitarność oddziałuje, to co ja tam pisałam, no. Jeśli byśmy do podręcznika tego projektowania włożyli same modernistyczne eksperymenty, no to będzie bardzo elitarne, będzie dla dzieci obce i będzie odrzucone, no po prostu. Dla większości dzieciaków. Zaczęłam się też zastanawiać, co ty byś zrobiła, żeby to nauczanie o projektowaniu stało się egalitarne. Bo ja na przykład mam taką wizję, że wszystkich wysyłam do muzeów designu. Każę im oglądać nową hutę. Pokazuję im dobrze zaprojektowane, nie wiem, scenografie teatralne, albo pokazuję im wybitne
filmy, zwłaszcza jeśli chodzi o warstwę No ale właśnie wizualną. w ten sposób często dużą część, no zależy czy z której półki zaczniesz i jak zaczniesz funkcjonować, ale jest duża szansa, że dużą część po prostu zrajesz od razu. Ja pamiętam, że jakąś tam sztukę teatralną kazałam którejś grupie oglądać, to część osób była ciężko przerażona, bo dla nich było to tak dziwne i obce. A projektowanie jest nie tylko w sztuce i w działaniach wysokich. I dobrze zrobione rzeczy mogą być również, jest mnóstwo przykładów łatwo dostępnych. Ja bym, czyli jeśli chodzi o muzea designu, to trochę nie masz wyboru, bo nie wiem, czy mamy coś w Polsce, ale świetne rzeczy projektowe można obejrzeć w muzeach na przykład jakichś marek, gdzie możemy zaobserwować, jak wyglądały na przykład ich opakowania od początku do teraz, plakaty, jak wyglądały produkty. I tego nie da się oddzielnie uczyć. Trzeba uczyć razem i o obiektach, i projektowania graficznego, ale kluczem powinna być funkcjonalność. To jest jakby rzecz. Jak to ma funkcjonować? To, czy uczeń, czy student doceni taką wyrafinowaną scenografię, naprawdę bardzo mocno zależy od jego kapitału kulturowego. A mamy ambicje uczyć ludzi o zróżnicowanym kapitale kulturowym. Więc tak, pokazywać takie te rzeczy trzeba. Trzeba pokazywać, co jest w tym fajnego, ale nie pozostawiać tego bez komentarza. Oczywiście. Ale trzeba pokazywać też te dobrze zaprojektowane rzeczy, które nas otaczają. No jeżeli chodzi o obiekty, to świetnym przykładem może być wybór obiektów, które pokażemy dzieciakom w podręczniku, jak wygląda, mówimy o projektowaniu, o wzornictwie i pokazujemy przykłady. I teraz, czy wybierzemy tą słynną wyciskarkę Starka na długich nogach, czy wybierzemy długopis Bika albo podkreślacze Stabilo. Bo i to jest świetnie zaprojektowane, tak? Ale ta Starka, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest zabawa z formą, to jest bardziej sztuka, to jest w ogóle niewygodne w użytkowaniu. Tego się używa wyłącznie jako narzędzia przemocy symbolicznej i narzędzia do pokazywania swojego statusu. Jak chcesz sprzedać coś, sprzedać mieszkanie, no to sobie stawiasz na środku stołu w kuchni, robisz zdjęcie, od razu można dać wyższą cenę. A pokazanie, jak wygodnie trzyma się dane narzędzie, może wnieść dużo więcej. I takich obiektów dobrze zaprojektowanych, które są wygodne, a niedrogie, jest dużo. I świetnym kluczem jest taki, które jest przyjęte w takiej francuskiej książce o projektowaniu, którą znalazłam dla dzieci, przyjęty kod właśnie funkcjonalności, czyli narzędzie do sprzątania. I idziemy od najprostszej miotły, przez różne typy szczotek, mopów i tak dalej, do jakiegoś odkurzacza. I owszem, w tym ciągu obiektów pojawią się też takie, które będą dostępne dla nielicznych z powodu ceny chociażby, albo geograficznego położenia, na przykład nie są dostępne we wszystkich krajach, czy na wszystkich kontynentach, ale widać też po prostu, jak myśl ludzka tu szła, jak kombinujemy, żeby było nam najwygodniej to sprzątanie uskuteczniać, tak? Narzędzia do pisania, bardzo wdzięczny jest temat też. No bo czy kubki, prawda? Jeżeli zaczniemy od eksperymentów, które były robione, które też są fajne, artystyczne eksperymenty, jak filiżanka z futra, czy tam z Dona Normana przykłady, no, możemy to pokazać jako już taki etap dalszy, czyli design spekulatywny, który w zasadzie jest tożsamy z niektórymi działaniami artystycznymi, że tutaj to jest to, czy ktoś się zdeklaruje w takiej czy w takiej dziedzinie w tym momencie, czasami już nie ma znaczenia. To się nie różni. No ale w przypadku projektowania graficznego z kolei, co ja robiłam? Ja zrobiłam zdjęcia kartek, które ludzie przyczepiają, oferując swoje usługi na mieście. I zrobiłam zdjęcia też różnych plakatów. I ze studentami omawialiśmy sobie właśnie czytelność, co po czym. I jako przykład bardzo dobrze zaprojektowanego ogłoszenia było ogłoszenie na papierze w kratkę, odbite na ksero. Pana, który zajmował się hydrauliką na pewnym osiedlu, ale który sobie tak fajnie długopisem wypisał hydraulika,
hydraulik ogromnymi literami, pod spodem zestaw rzeczy, które on tam oferuje, i wypisał swój numer telefonu i tak ponacinał sobie, żeby można było sobie to od razu oderwać ze słupa. I to było świetnie zaprojektowane ogłoszenie. No świetnie po prostu. Do tego bardzo wygodne, bo faktycznie każdy z nas może czasem hydraulika potrzebować, skoro widać, że to jest osiedlowy hydraulik, to sobie już urwiemy tą kartkę, tam mamy napisane moimi linkami hydraulik i numer telefonu, wkładamy do portfela, jak nam zacznie cieknąć kran, bach, jest. Wszystko działa. Nie potrzeba komputera, zwykłe ksero i nożyczki. Działa. Działa. Ja w ogóle cieszę się, że poruszyłaś tutaj temat kapitału kulturowego, z tego względu, że ja też, podobnie jak Filip Springer, głęboko wierzę, że to, co nas otacza, nas też edukuje. No i akurat teraz jesteśmy w takim okresie, że otacza nas bardzo dużo brzydkich plakatów. A już właśnie mówiłaś o tym, że i wybory do samorządów szkolnych mogą nas czegoś dobrego nauczyć. No i właśnie jak wyjść z tym dobrym kapitałem kulturowym, skoro mamy tak wiele brzydkich, graficznie zaprojektowanych ogłoszeń w przestrzeni? No ja bym nie używała słowa brzydkich. Poszukałabym zawsze innych określeń. Agresywne. Dobrze. Agresywne. I to jest chyba coś, co najbardziej boli, bo one naprawdę na nas często się rzucają po prostu, atakują nas. Czego oczekujemy w ogóle, pierwsza rzecz, po takim plakacie, bo masz na myśli plakaty wyborcze, prawda? Tak, plakaty wyborcze, pasteloze polskich osiedli, wspomniane już szyldy. Ale teraz te plakaty wyborcze faktycznie to po prostu się wylewa zewsząd. Na pewno jest tego za dużo, na pewno w wielu przypadkach nie wnosi kompletnie nic. Kampanii wyborczych, plakatów wyborczych dobrych, to ja widziałam takie kampanie w Polsce chyba dwie, że były zaprojektowane w sposób taki, że patrzyło się na plakat i albo wzbudzał zaufanie, albo zaciekawiał i skłaniał do tego, żeby się przyjrzeć. W obu przypadkach oczywiście nie byłoby się bez lekkich manipulacji, tak, to prawda. Ale były te obie świetne kampanie robił nasz kolega w pracy. Teraz, gdybym miała dzieciakami pracować na tej podstawie, wzięłabym je na miasto, tak. I próbowała sprawić, czy oni w ogóle rozpoznają, które plakaty są, której opcji. Bo one są tak podobne wizualnie, że trzeba chwilę uwagi, żeby zorientować się w ogóle, jaka to jest kampania. Przyjęto jakby ten sam schemat prawie, prawda? Ten przedstawiania. Może tak mówię też dlatego, że nie staję ich jakoś tam nie kontempluję specjalnie, tylko właśnie przez to, że uważam, że są agresywne, to pewnie je lekko wzrokiem próbuję omijać. Ale tak, nie zawsze się da. Teraz z dzieciakami, gdybym miała pracować, zastanowiłabym się, jak ten sposób informowania, ten brak odróżnienia się konkurencji, jak to ma działać na ludzi, czy chodzi o to, żeby ich zmylić i żeby już sami nie wiedzieli, kto jest z jakiej partii, z której strony i kto jak oddziaływuje. Dalej, patrząc na to, w jaki sposób są sfotografowani panowie i czasem panie, ale bardzo mało pań tam mamy, zastanowiłabym się, co to przekazuje. I to jest świetny case, dlatego że wiele rzeczy, które przekazują te zdjęcia, to nie jest na pewno to, co chcieliby nam przekazać o sobie kandydaci. To zdecydowanie. Właśnie. No i to byłoby, myślę, świetne ćwiczenie teraz, bo teraz dzieciaki też wszystkie prawie mają komórki i teraz możemy zrobić sobie ćwiczenie z fotografii, porobić sobie zdjęcia i spróbować zrobić różne typy zdjęć koleżance, koledze, tak żeby przekazywały w różny sposób treści, które założyliśmy. Czyli jedne, jestem bogaty i mogę wszystko. Wymyślam teraz, ale takie widziałam zdjęcia na mieście. Trzecie, jestem, nikt mi nie podskoczy, ale też jestem miły, sympatyczny, możesz mi zaufać. Więc
spróbujmy, jak różnie można to pokazywać w zależności od przyjętego tła, konwencji, ujęcia, uczesania, ubioru tej osoby, potem reszta. Swoją drogą ciekawe, jak to się dzieje, że nigdy w to nie wnikałam, że te plakaty są takie podobne. Czy na przykład jest jakieś szpiegostwo gospodarcze, że oni sobie wykradają layouty? No. To myślę, byłby dobry temat na następny podcast. Może jak będą podcasty śledcze, to możemy tutaj zrobić na temat kradzenia layoutów. Natomiast ja specjalnie zadałam Ci takie prowokacyjne pytanie, ta świadomość i umiejętność oceniania tego, co widzę w przestrzeni, powinna zostać właśnie tym włożona do mojego kapitału kulturowego przez między innymi lekcje plastyki. No i właśnie gdzie ta wiedza i doświadczenie wyniesione z plastyki może nam się jeszcze przydać, a właściwie powinno nam się przydać? Z takich naszych wymarzonych lekcji projektowych. Oczywiście. Nie no, wszędzie prawie. To jest... Nawet, nie wiem, już takie proste przykłady, proces zakupowy, decydowanie o takich rzeczach, jak to wchodzimy na halę, jak na nas oddziałują te produkty, w jaki sposób manipuluje nami chociażby ułożenie tych rzeczy na półkach, w jaki sposób informacja o tym na nas działa. Na dzieciaki może jeszcze słabo to będzie, ale można spróbować. Przyjdzie czas, że będą też musiały podpisywać przeróżne umowy, chociażby z bankiem, tam są te drobne druczki. I to jest też coś, na co warto dzieciom zwrócić uwagę. No pewnie jeszcze umowy bankowe nie, ale drobne dopiski, które pojawiają się na przykład w gazetkach reklamowych. Tu można spokojnie zgarnąć przykłady ze sklepów zabawkowych chociażby, gdzie jest dodatkowa informacja, że no taka cena owszem, ale jeżeli masz, dokładnie jest ta data, świeci słońce i jest poniedziałek rano, nie? No tego typu rzeczy, które gdzieś tam są dopisywane. Dzieci też to już muszą wiedzieć, jeżeli mają potem funkcjonować. No ale to takie są marzenia, wiesz? Marzymy. Ja uważam, że warto marzyć i właśnie takim pozytywnym akcentem chciałabym tą naszą rozmowę zakończyć, a zmierzam do tego, że generalnie Twój doktorat w większości był też poświęcony tworzeniu materiałów do edukacji plastycznej dzieci i młodzieży. I dużo miejsca poświęciłaś analizie książek autorskich, lub jak je nazywasz artbooks. I chciałabym, żebyś nam tutaj opowiedziała o tym, co jest najbardziej ujmujące i edukujące w takich dobrze zaprojektowanych książkach. Okej, to pierwsza rzecz, jaka jest różnica w procesie projektowania takiej książki? To jest ogromna zaleta i ogromne ryzyko. Robi to jedna osoba. Jeśli chodzi o książkę autorską, pojęcie, które funkcjonuje w Polsce, nie znalazłam, pomimo wielu rozmów z osobami z Wielkiej Brytanii, odpowiednika angielskiego. Artbook to jest coś, co mi zaproponowano w końcu. Bo najpierw było ogromne zdziwienie, jak to książka autorska? Przecież każda książka ma autora, więc o co chodzi? Więc się tam strasznie namęczyłam, podając przykłady, bo u nas mamy świetne przykłady takich książek autorskich, dobrze zrobione, na przykład Bajtlika dla dzieci o alfabecie. Jest genialna ta książka, nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ale wydało ją też Tate w Londynie w wersji anglojęzycznej. Ale generalnie w Wielkiej Brytanii nie funkcjonuje takie pojęcie, za to artbook to jest książka poddana eksperymentom artystycznym. Te eksperymenty mogą pójść tak daleko, że książka traci kompletnie swoją funkcję. Nie służy już do czytania, tylko jest obiektem do na przykład manipulacji albo po prostu do kontemplowania. I książki artystyczne u nas też występują. I to jest jakby osobna rzecz. Jest też na SP w Warszawie cała pracownia zajmująca się taką książką. A my mówimy o książkach autorskich dla dzieci, gdzie ktoś musi mieć empatię, wrażliwość, musi mieć wiedzę z zakresu
psychologii rozwojowej, z zakresu potrzeb dzieci, z zakresu edukacji, dydaktyki i własną ekspresję artystyczną, dzięki której można taką książkę zrobić. No i to jest ogromnie ryzykowne przedsięwzięcie, więc mnóstwo tych książek też jest klapą. Często warstwa na przykład tekstowa nie jest dostosowana do wieku, tak jak warstwa z ćwiczeniami i tak dalej. Często jest to porażka. Często też z kolei za granicą spotykałam się z tym, że książki activity booki dla dzieci, takie książki ćwiczeniówki, bardzo wartościowe merytorycznie, ale robione właśnie przez jedną osobę bez weryfikacji jakiegoś szerszego zespołu, który merytorycznie mógłby wesprzeć autora, idą w tą taką estetykę, która z góry jest przyjęte, że dzieci tak lubią, tak? Czyli wzoreczki, czyli pisanka. W efekcie jest w ogóle jedna z najlepszych chyba książek, jaką znalazłam na Zachodzie. No jest naprawdę świetnie dobrane ćwiczenie. To jest zakres projektowania, tak jak ja to rozumiem też, ale proszę zwrócić uwagę, jak potwornie ciężko się to czyta. No ale to jest właśnie błąd w myśleniu, przyjęty przez to, że to jest jedna osoba, brak tego dystansu. Myślę, że książki dla dzieci jednak powinny powstawać w szerszym zespole projektowym i powinny być zdecydowanie weryfikowane z dzieciakami. Ale ta forma książki autorskiej, tak patrząc na to, co znalazłam, świetnie sprawdza się w takich materiałach dotyczących trenowania ekspresji dziecięcej, dotyczących uwalniania ich swobody twórczej. To tu tak. Książki do projektowania nie proponowałabym. Książki, które mają taki stricte edukacyjny charakter, nie. Ekspresja, tak, zdecydowanie. I tym pozytywnym akcentem chciałabym zakończyć naszą rozmowę, zachęcić wszystkich Państwa do tego, żeby właśnie kupowali książki i już od najmłodszych lat, które rozwijają i kreatywność, i artystyczne zacięcie. I też bardzo dziękuję Państwu za aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu, za wszystkie pytania. Naszą gościnią była projektantka, wykładowczyni akademicka, autorka książki Anna Treska-Siwoń. A wszystkim, którzy nie byli z nami od początku, dokładnie, to jest ta książka. A wszystkim tym, którzy nie byli z nami od początku dzisiejszego spotkania, chciałam tylko przypomnieć, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. Po więcej informacji zapraszam na stronę, do której link zamieściliśmy w opisie spotkania. Zapraszamy też na kolejne webinary Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, a w międzyczasie zachęcam do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Designu, na YouTubie i w serwisach podcastowych, między innymi na Spotify. Tym samym życzę Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia za miesiąc. Do usłyszenia też.